Dzień dobry Państwu. Gościem MedExpresu jest dzisiaj pan profesor Witold Tłustochowicz, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pani redaktor, witam państwa. Dzień dobry, a rozmawiać będziemy o leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Jest to jedyna choroba, w której wszystko zależy od chorego. Dlatego, że tak jak powiedziałem, 70-80% chorych ma nadwagę. A więc to, co robimy, to redukcja wagi. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że redukcja wagi dopiero powyżej 10% powoduje poczucie ulgi, skuteczności. No a to przeciętnie te powyżej 10% to jest od 10 do 20 kg. Dopiero wtedy zaczynamy odczuwać ulgę. Dalej. To chciałbym ostrzec. Redukcja wagi to nie jest wysiłek. Dlatego redukcję wagi zaczynamy przy stole. To znaczy dieta, przy czym ja nie myślę tu o szczególnej diecie. Ja zawsze żartobliwie mówię, zaczynamy jeść 5 razy dziennie. Początek. Zróbmy tak, żeby jeść tylko 5 razy dziennie. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że je ciągle. No, a to przed telewizorem, prawda, a to gdzieś przejdę, coś leży słodkiego, to sobie wezmę, to ja traktuję jako jedzenie. A więc jemy tylko 5 razy dziennie, a potem staramy się jeść tylko to, co lubimy, bo ja jadam tylko to, co lubię, ale jem mało. A więc druga kolej, w następnej kolejności ograniczenie wielkości posiłku. No, taki przykład, ja czasem jadam w bufecie, który jest w szpitalu, zjadam pół porcji obiadowej, która i tak jest większa jak porcja obiadowa u mnie w domu. A tymczasem patrzę przede mną czy za mną, biorą zupę, pełną porcję obiadową i jeszcze deser. No, trudno, żeby to była dieta pozwalająca na utrzymanie wagi ciała. Więc o tym pamiętajmy. Dla mnie na przykład posiłkiem na drugie śniadanie jest jabłko. Prawda? Na podwieczorek sałatka z pomidora. To jest posiłek. Natomiast dla większości to nie jest posiłek. Stąd po prostu musimy kupić sobie wagę. Zalecane jest w rekomendacjach, żeby raz na miesiąc się ważyć. Ja zalecam, żeby raz na tydzień się ważyć i stopniowo redukować wagę, tak żeby mniej więcej tracić tygodniowo 1, 2, 3 kilogramy. Nie znam cudownej diety, która by pozwoliła na redukcję wagi. Jest to tylko samo zaparcie. Wszystkie cudowne diety, które są reklamowane tu i tam, są zupełnie bez wartości. Czyli musimy mieć tę silną wolę i determinację, bo to jest proces leczenia, utrata dalej wagi. Wysiłek fizyczny. Oczywiście, że tak. Na drugim miejscu jest rehabilitacja, przy czym rehabilitacja dwojakiego rodzaju. Pierwsza to jest rehabilitacja ukierunkowana na chory staw, która ma na celu poprawienie ruchomości, stabilizacji tego stawu, a więc to jest i ruchy w stawie i wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych. I wreszcie rehabilitacja na zewnętrzna, prawda? Spacery, no, widzę chorych z dużą nadwagą biegających, jest to tragedia. Dlatego, że jest to najprostsza droga, żeby uszkodzić stawy. Dopiero jak osiągniemy redukcję wagi, to wtedy możemy myśleć o rehabilitacji. Ale rehabilitacja ma poprawić sprawność stawu i ogólnoustrojową, a nie odchudzić. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli spalić to, co zjadamy przy stole. W związku z czym najpierw zaczynamy od redukcji wagi ciała przy stole, a potem poprawiamy naszą sprawność ogólną. To jest to, co możemy zrobić we własnym zakresie pod kierunkiem specjalisty. Tak. Ale wspomniał też pan profesor wcześniej o zabiegach, ale pewnie też i leczenie farmakologiczne istnieje. Tak, ale jeszcze wracając, pani, dostosowanie, na przykład dostosowanie, żeby mało chodzić po schodach, żeby unikać spacerów po nierównym terenie. Dalej, żeby nie wchodzić do wanny, bo zwłaszcza ci, co mają chorobę zwyrodnieniową kolan, biodra, mają kłopoty. To jest dostosowanie życia codziennego do naszych możliwości. Natomiast oczywiście tam, gdzie
To nie po, od tego zaczynamy, to jest podstawa. Niestety to nie wystarcza. No i wówczas wkraczamy z innymi formami terapii, to znaczy wkracza lekarz. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że lekarz służy tylko pomocą. Podstawą leczenia jest to, co zrobi chory. Rozumiem. No ważna jest ta współpraca i, tutaj, i zrozumienie tak, po stronie pacjenta. Pierwsza sprawa to mamy ból. Tak. No bo żeby zacząć się ruszać, to musi przestać boleć. No i tutaj używamy środków przeciwbólowych. Przez całe lata używaliśmy paracetamolu, który jest szeroko reklamowany. W chwili obecnej istnieją wątpliwości, czy w ogóle on działa przeciwbólowo. Mhm. Także w chorobie zwyrodniowej nie jest on rekomendowany jako lek przeciwbólowy. Natomiast doskonale działają tak zwane niesteroidowe leki przeciwzapalne w maściach. I te leki stosujemy miejscowo na bolesny staw 2-3 razy dziennie. Jeśli to nie pomaga, to wtedy ewentualnie myślimy o lekach doustnych. Czemu? Bo jeśli ból jest większy, to mamy zapalenie stawu w stawie. Bo choroba zwyrodniowa jest chorobą zapalną. Nie taką jak reumatoidalne zapalenie stawów, ale jest zapalne. Wówczas podanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego zmniejsza to zapalenie, co ułatwia leczenie. Tam, jeśli się pojawi wysięg, to bezwzględnie należy go ewakuować. Dlatego, że nie może być wysięgu w stawie, bo ten wysięg jest pełen czynników niszczących staw. No i teraz dochodzą próby poprawienia chrząstki, dlatego że ta chrząstka jest uszkodzona. Ona ulega tak zwanej osteomalacji. No, ona staje się nierówna, jakby w cudzysłowie, jakby zarzewiała. W związku z czym stajemy się podać leki, które miałyby za zadanie pobudzić komórki chrząstki do jej odbudowy. I tutaj niestety takich leków dobrych nie ma. Tam, gdzie jest wysięg w stawie, należy płyn ewakuować, tak jak mówiłem, i podać sterydy, żeby wygasić zapalenie. Bo to jest najtrudniejsze, najgorsze, jeśli utrzymuje się zapalenie. Natomiast są podawane dostawowo leki, które mogą poprawić właśnie odbudowę chrząstki. No tutaj my zwykle podajemy to za późno, w związku z czym efekty są dyskusyjne. Ale to jest już postępowanie inwazyjne, ono jest rzeczywiście rekomendowane, na jakiś czas pomaga. Natomiast to dużo łatwiej dostępne są doustne leki. No i tutaj też są dyskusyjne sprawy, które leki pomagają czy nie. Na pewno możemy zalecać siarczan glukozaminy, możemy siarczan chondroityny, bo te są w standardach, również pochodne soi, wyciągi. Natomiast co do reszty, to są zdania podzielone, ale ja wychodzę z założenia, że jeśli choremu pomaga, to powinien to brać. Chciałbym zwrócić uwagę, że tu nie ma piorunujących efektów. Jeśli ja zalecam jakieś leczenie, pierwsze efekty dopiero oceniam po pół roku. A więc chory przez pół roku musi regularnie przyjmować te leki. Dopiero po pół roku się zastanawiamy, czy leczymy się dalej, czy zmieniamy leczenie na inne. Bo jeśli leczenie jest skuteczne, należy go kontynuować nawet przez kilka lat. To była farmakoterapia. No i wreszcie tam, gdzie już niestety nie pomaga farmakoterapia, zostaje nam leczenie operacyjne. Oczywiście dotyczy to tylko niektórych stawów, dotyczy to stawów biodrowych, stawów kolanowych. Takim wykładnikiem jest potrzeba używania środków narkotycznych. Jeśli dochodzimy do środków narkotycznych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i biodrowych, należy rozważyć leczenie operacyjne. Czyli wtedy, kiedy ten ból jest tak silny, że tylko środki narkotyczne mogą go tak, jakoś uśmierzać. Ja też zwolnikiem, znaczy wtedy, kiedy ten w ogóle choroba utrudnia życie. Rozumiem. Dlatego, że wyniki leczenia operacyjnego, czyli protezy operacyjne, są doskonałe. Naprawdę już w tej chwili rzadko się zdarza. Zdarzają się powikłania, bardzo rzadko. Natomiast wtedy to jest nowe życie dla chorego. Natomiast tutaj chciałbym ostrzec, przestrzec. Tak, nie jest podobna przydatna artroskopia, tak zwane czyszczenie stawu artroskopowego. Do niczego jest nieprzydatne, nie jest zalecane. Następnie nie jest zalecane tak zwane zszywanie łąkotki. Publikacje obejmujące duże grupy chorych mówią, że to jest
nieprzydatne. Bardzo dyskusyjne jest używanie płytek, bo to są czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego, które na dzień dzisiejszy nie są w żadnych rekomendacjach. Mówi się, że należy tylko do badań klinicznych, nie powinno się tego używać w codziennej praktyce. Tam tylko w tak zwanych entezopatiach można rozważyć podanie płytek. No to są takie metody, które byłyby fajne, no bo każdy z nas chciałby albo zastosować coś, albo przyjąć lek, który nie uzdrowi. Natomiast to, co ja mówię, to jest żmudna, wieloletnia praca. Na taką powinien być przygotowany i pacjent, i lekarz. Bardzo dziękuję, panie profesorze, dziękuję za bardzo. Rozmowę. Dziękuję, dziękuję państwu.